W czwartek punktualnie o 8 rano ruszył punkt szczepień masowych uruchomiony w Legionowskiej Lodowej Arenie. Przygotowana przez miasto i powiat placówka stanowi samorządową reakcję na apel rządu dotyczący konieczności przyspieszenia w całym kraju procesu szczepienia ludzi przeciwko COVID-19. Ten punkt był bardzo potrzebny, ponieważ w naszym powiecie mamy jeden z najniższych wskaźników pod Warszawą, jeżeli chodzi o liczbę wykonanych szczepień. Dlatego też zrobiliśmy wszystko, aby tutaj wspólnie z powiatową spółką NZOS Legionowo uruchomić ten punkt i dać możliwość większej liczby szczepień na terenie miasta, bo ci, którzy chcieli się bardzo zaszczepić, to w większości już mają albo są po pierwszej dawce, albo mają umówione terminy. Natomiast my musimy dotrzeć do tych osób, które nie są sprawne technologicznie, które nie mają możliwości pojechania do Białegostoku, Siedlec czy jeszcze jakiegoś innego miasta gdzieś w Polsce, żeby się zaszczepić, tylko chcą to zrobić tutaj na miejscu, wsiadając na przykład na rower i przyjeżdżając tutaj do Lodowej Areny. Jak na miejscu ocenił zastępca prezydenta, start nowego punktu szczepień masowych przebiegł bezproblemowo. W czwartek mogło z nich skorzystać maksymalnie 180 osób. Widzę, że wszystko idzie dość sprawnie. Najwięcej problemów jest przy wypełnianiu ankiety tak naprawdę. Później samo szczepienie to już jest, nazwijmy to żartobliwie, formalność. Tuż po przyjęciu szczepionki, w tym przypadku firmy Pfizer, każdy pacjent odpoczywał przez kwadrans na terenie Lodowej Areny. Później, o ile tylko dobrze się czuł, mógł już pójść bądź pojechać do domu. Zapytani przez nas mieszkańcy przyszli na zabieg bez strachu i opuszczali obiekt w dobrych nastrojach. Nie no, skoro tu jestem, to nie miałem obaw, tak? A szczepienie jak szczepienie, no. Tak jak wchodziłem tą furtką, tak samo się czuję, jak wychodzę tą furtką, także. Czuję się bardzo dobrze, nic mnie jeszcze nie boli, samo ukucie też nie bolało. No i mam nadzieję, że gorączki dużej nie będzie, choć wiem, że ręka trochę może boleć. Lokalnych organizatorów szczepień najbardziej boli niedobór przyznanych nowemu punktowi dawek preparatu. Według zapewnień NFZ-u powinno ich być o wiele więcej. W tej chwili mamy tyle szczepionek, że jesteśmy w stanie wyszczepić nimi raz w tygodniu. Jesteśmy w stanie pracować 6 razy w tygodniu na 2 razy większą liczbę szczepionek dziennie. Tak więc czekamy na szczepionki, żeby zaoferować je mieszkańcom Legionowa i powiatu. Póki co zainteresowanie szczepieniami w Lodowej Arenie jest bardzo duże. Dzienny limit pacjentów udaje się zapełnić w ciągu zaledwie kilku godzin. Wypada zatem mieć nadzieję, że liczba szczepionek z czasem się zwiększy i wszyscy chętni jak najszybciej będą mogli z nich skorzystać.